tutaj się nie będę wypowiadała jako sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, bo tu pewnie bardziej kompetentni byliby moi koledzy, z którymi mam bieżący kontakt, jeśli chodzi o przygotowanie szkół do powrotu po wakacjach. Natomiast chcę powiedzieć jasno rzecz i to też jakby moja rola jest bardzo jasna i chciałabym, żeby to dotarło do wszystkich. My mamy świadomość funkcjonowania służby zdrowia, tego, że niektóre szpitale sobie świetnie radziły w czasie pandemii i należał do nich też Szpital Kamiennogórski. Był bardzo taki zdyscyplinowany, dzielny szpital, który nie narzekał, tylko realizował zadania, by chronić i ratować życie chorych na koronawirus. My wiemy, że sytuacja zarówno w dosprzętowieniu, w ilości i nowoczesności sprzętu jest to wiele do zrobienia. Są bardzo jasne i to też tu chcę powiedzieć, bo taka jest moja rola z jednej strony posła lokalnego, ale jednak też przedstawiciela rządu, że Polski Ład bardzo na pierwszym miejscu, to jest jeden z podstawowych 5 filarów Polskiego Ładu, to jest naprawa, poprawa funkcjonowania polskiej służby, polskiej ochrony zdrowia. I to bardzo jasno o tym mówi premier Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i na to muszą być konkretne środki. Poniżej 100 miliardów, dużo poniżej 100 miliardów były to pieniądze przeznaczone na ochronę zdrowia przed tym, jak przyszliśmy do władzy. W tej chwili to jest około 140. Jeśli będzie to 7%, a to na przestrzeni 5-6 lat, to będzie to prawie 200 miliardów. To jest zdecydowana, naprawdę zwiększona ilość pieniędzy, ale to nie wystarczy. To musi być też odpowiednio zaplanowane. To musi być odpowiednio uporządkowane. To też nie może być tak, ja to też jasno powiedziałam, że w każdej miejscowości malutkiej będzie świetnie funkcjonujący wielospecjalistyczny szpital, bo tak się nie da. I tu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie oddziały są najbardziej potrzebne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego danego obszaru, czy w pobliżu jest szpital i jaki wielospecjalistyczny i odpowiednio kierować strumień tych ogromnych pieniędzy tak, by to było efektywne, by tam, gdzie trzeba na wyższym poziomie referencyjności specjalistów, tam mieć też dostęp do lekarzy, a bo jeśli będziemy te wszystkie pieniądze rozpraszać, to nie będzie nigdzie na odpowiednio wysokiej jakości procedura zabezpieczona. Ale to, co jest ważne, to nie wolno ograniczać i na pewno w planie rządu ograniczać funkcjonowania szpitali powiatowych, takich jak jest w Kamiennej Górze, dlatego że one są bardzo ważne, jeśli chodzi o internę, jeśli chodzi o chirurgię, jeśli chodzi o OIOM, jeśli chodzi tutaj o pediatrię. I gdyby oczywiście pewnie nie było problemów kadrowych, to by funkcjonowały te zintegrowane ze ginekologia, neonatologia, położnictwo i pediatria. Pediatria będzie w jakimś zakresie wracać, natomiast tutaj trzeba też policzyć, czy bardziej efektywne będzie dofinansowanie tych oddziałów, które są w taki sposób, żeby one jeszcze lepiej leczyły naprawdę tysiące pacjentów, a zapewnienie szybkiego dostępu do lekarzy innych specjalności w pobliżu. I to jest naprawdę racjonalne i wszystkim będzie służyć. Natomiast nakręcanie atmosfery wokół czegoś, co jest obiektywne. No, lekarz jeden odchodzi, bo taki był jego czas na tym ziemskim padole, inny dlatego, że ktoś na przykład da mu lepszą pensję. I jeśli my chcemy, żeby ci lekarze zostali tutaj, to po prostu musimy tworzyć też dobry klimat, a nie budować jakieś polityczne interesy, interesiki wokół tego, że nastraszymy mieszkańców. Ja chcę powiedzieć bardzo jasno do mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. Ja osobiście oczywiście nie zatrudniam lekarzy, nie mogę ich szukać, chociaż też ich szukam, proszę Państwa, bo proszą mnie tutaj moi koledzy z Kamiennej Góry, że jeśli mam możliwości, to żebym dzwoniła, też to robię, chociaż nie jest to jakby moje zadanie. Ale to, co jest ważne, ja zrobię wszystko, żeby w tym zakresie, w którym szpital działa ważnym, w istotnym zakresie, był dosprzętowiony. Tutaj musi zarząd powiatu stanąć na wysokości zadania, musi przygotować dobre wnioski, musi dobrze rozpoznać potrzeby i potrząsnąwszy od tomografu z całym przygotowaniem tutaj tych wszystkich rzeczy po prostu i wyposażeniem musi o to składać wnioski. Ja będę oczywiście szpital wspierać, tak jak wspieram miasto Kamienna Góra, gminę wiejską Kamienną Górę, to naprawdę miliony w ciągu ostatnich niego roku przyszły do Kamiennej Góry. Prawie 6 milionów na zalew, kilka ładnych milionów na drogi w powiecie. Do powiatu, do gminy wiejskiej też prawie milion ostatnio przyszedł na kolejną inwestycję. Mamy przed sobą Fundusz Inwestycji Strategicznych w najbliższym czasie. Jestem po spotkaniu
z premierem Mateuszem Morawieckim będzie 20 miliardów do tego, żeby mogły sięgnąć samorządy. Proszę w sposób mądry, przemyślany przygotowywać wnioski. Z tym apelem też proszę, nie wszystko naraz, ponieważ to będzie ileś transz, to będzie z 5 transz, równie dużych jak ta pierwsza, gdzie będzie można pozyskać ogromne pieniądze na realizowanie potrzeb mieszkańców, zarówno komunikacyjnych, infrastrukturalnych, a także w zakresie służby zdrowia. I tutaj macie Państwo naprawdę we mnie ambasadora Kamiennej Góry, ale no Kamienna Góra nie jest metropolią Dolnego Śląska, ale jest przeuroczym, z charyzmą, miasteczkiem, który może się dobrze rozwijać, między dzięki dobremu skomunikowaniu, któremu będzie służyć zakończenie S3, więc przed nami są naprawdę pozytywne rzeczy. Natomiast sprawą taką jest, że mamy demograficzne problemy, które odbijają się między innymi na Kamiennej Górze i nawet chociażby na ilości porodów. Dlatego tutaj jestem i jeśli jest tylko problem, a ja mogę być, łącząc moje obowiązki poselsko-ministerialne, to jeśli nie jestem osobiście, to proszę mi wierzyć, że jestem prawie codziennie tutaj telefonicznie w kontakcie z władzami powiatu kamiennogórskiego, z radnymi miejskimi, powiatowymi i tu będę na pewno i swoim doświadczeniem samorządowym i tutaj możliwościami wspierać. I proszę mi wierzyć, że dużo spraw jest do naprawy, ale nie zgodzę się, że państwo nie działa. Państwo działa i dlatego przygotowało bardzo ważny program Polski Ład. Program, który rozwiązuje różne problemy. Zarówno problemy, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, jak i przedsiębiorczość, edukację, a także rozwijanie się polskiej przedsiębiorczości. To są ogromne pieniądze, 770 miliardów w różnych sprawach, plus pieniądze własne, to jest ponad bilion. To może być naprawdę skok cywilizacyjny, także jeśli chodzi o służbę zdrowia i o służbę zdrowia w Kamiennej Górze, ale nie będą wszyscy tacy sami i nie będzie wszędzie wszystko, bo to jest po prostu niemożliwe.